Cześć wszystkim. Przepraszam, że w takiej scenerii, ale niestety mam tyle pracy, że nie miałem okazji jeszcze wybrać się na żaden dzionek na ryby. Piszecie do mnie bardzo często w sprawie piecyków. Dzisiejszy odcinek właśnie będzie poświęcony tym urządzeniom, które niewątpliwie umilają nam czas na zasiadce, a niekiedy po prostu ją ratują. Pomimo tego, iż w Polsce mamy coraz mniej takich naprawdę zimnych dni, jednakże one się nadal trafiają. Mamy także jesień, kiedy jest zimno, wiosna, teraz także mamy przymrozki. Fajnie jest ten czas spędzić, po pierwsze, bezpiecznie, a po drugie, będziemy w stanie w normalnych warunkach funkcjonować. Ja nie mam zbyt wielkiego doświadczenia w piecykach i w łowieniu naprawdę ekstremalną zimą. Wcześniej posiadałem piecyk gazowy tego typu. Jest to tak zwane słoneczko, z tą różnicą, że ten model jest troszkę bezpieczniejszy, o czym także za chwilę Wam powiem. Drugi piecyk zakupiłem całkiem niedawno, jest to piecyk naftowy. W moim mniemaniu o wiele bardziej bezpieczny, ale o tym także za chwilę. Podkreślam tutaj słowo bezpieczne, dlatego że moim zdaniem podczas kiedy śpimy w namiocie, nie wiem czy każdy sobie zdaje z tego sprawę, wiadomo, możemy sobie odstawić gdzieś na bok ten piecyk i teoretycznie nic nie powinno się nam stać, ale w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Mam znajomych, którzy na rybniku po prostu mieli pożar w namiocie i spalił się im cały namiot. Więc to naprawdę nie są żarty. Warto wiedzieć, co się kupuje i jak należy tego używać. W momencie, kiedy mamy tego typu piecyki, które tutaj mam, każdy z nich jest naprawdę ciepły i jest naprawdę może być problem. W momencie, kiedy wychodzimy do brania, niechcący coś narzucimy na nie i w takiej sytuacji wyniki tego mogą być naprawdę przykre, ponieważ wszystko może spłonąć, tak jak wcześniej wspomniałem. Jak tego uniknąć i może pokrótce różnice pomiędzy tymi piecykami? Jak zauważyliście, na pewno plusem piecyka gazowego, tego typu słoneczko, tak sobie je nazwijmy, jest to, że jest małe. Jest naprawdę niewielkich, kompaktowych rozmiarów. Zobaczcie, jest bardzo cienkie. No ale pamiętajmy o tym, że coś musi zasilać to słoneczko, czyli butla gazowa. Tutaj ja akurat mam malutką dwójkę albo trójkę, już nawet nie pamiętam jaka, ale powiedzmy, że ona starczy nam na kilkanaście godzin grzania. Tak naprawdę przy jakichś tam większych minusowych temperaturach wystarczy nam na jedną noc, może dwie. Zależy jak to się będzie dogrzewał, ponieważ akurat tutaj ta regulacja, bynajmniej w tym piecyku, nie jest naprawdę dokładna i nie możemy sobie tutaj regulować tego płomienia za bardzo. Tak jak wcześniej wspomniałem, plus na pewno jest taki, że jest o wiele mniejszy w transporcie, ewentualnie później te butle mogą nam troszkę przysporzyć problemu, no chyba, że ktoś gdzieś tam będzie sobie ładował, albo weźmie po prostu większą, no to wtedy może to mieć większy sens. Z drugiej strony mamy piecyk naftowy, który ma swój własny tutaj już zbiornik. I na pewno jest większy, ale także bezpieczniejszy. Już tłumaczę dlaczego. Ten większy piecyk posiada już w sobie zbiornik na naftę, dzięki czemu mamy tutaj poziom wskazania, ile mamy nafty. Szczerze Wam powiem, że na maksymalnej mocy można tutaj spokojnie wytrwać nockę. Może włączę go i zobaczycie, jak to funkcjonuje. Najpierw należy, w środku mamy knot, który musimy po prostu wysunąć. Naciągamy go na maksimum. Pamiętajmy, producent tak radzi i rzeczywiście jest to prawda. Ja o tym oczywiście zamiast przeczytać instrukcję obsługi od razu go włączyłem i nadpaliłem delikatnie knot, ale ten knot, jak zalejemy naftą, zalejemy baniak naftą, musimy ten knot pozostawić na 15-20 minut, żeby on sobie dobrze nasiąkł. I później, tak jak wcześniej zrobiłem, wystawiamy knot,
białym przyciskiem przytrzymujemy i w tym momencie już tutaj nam się płomień ukazuje. Chwilę przytrzymujemy i w tym momencie on się rozpala. Z moich obserwacji i czego, jeżeli zdecydujecie się na tego typu piecyk, moja obserwacja jest taka i dobra rada, wyjmijcie go przed namiot i tam go rozpalajcie, ponieważ w momencie rozpalania, jak i gaszenia, no niestety troszkę ta nafta nam tutaj daje czadu i no potem trzeba wietrzyć namiot, a to jest totalnie bez sensu, skoro można go rozpalić na zewnątrz, koło 5 minut w zupełności wystarcza i z powrotem go sobie normalnie wnieść. Teraz pokażę Wam, jak włączam ten gazowy. Najpierw odkręcam gaz, delikatnie, nie za dużo, przytrzymuję, tu jest taki zawór, rozpalam z prawej strony i cały czas ten zawór trzymam, aby dopływ gazu rozgrzał nam matrycę, którą tutaj właśnie widzicie. Tu już słyszę powoli z lewej strony, że piecyk naftowy, ta matryca wewnątrz także już nam się nagrzewa. I za chwilę będę mógł przykręcić to, żeby na maksa nam tutaj nie grzało. Tutaj, jak widzimy, w piecyku gazowym matryca nam się już nagrzewa. Cały czas trzymam ten zawór, żeby nam się po prostu to nie wyłączyło, bo ta matryca musi się naprawdę dobrze nagrzać. No tutaj widzieliście, w piecyku naftowym nie musiałem tego robić. Jeszcze zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy w piecyku naftowym. Tutaj macie takie pokrętło, teraz ja tam palca nie wsadzę, ale na pewno pokażę Wam go na zbliżeniu. Jest takie pokrętło, którym trzeba poruszać, tak aby na pewno, żebyśmy wiedzieli, że ta matryca nam tam wszystko w środku dobrze się ułożyło. Tutaj zobaczymy, zdejmuję palec. O, proszę bardzo, i nam się już tutaj pali. Mamy odpalone dwa piecyki. Za chwilę o bezpieczeństwie. Ja tutaj fajnie widzę nad tymi piecykami, od razu widać, jaka jest różnica w temperaturze. Nad tym piecykiem, uwierzcie mi, nie da się wytrzymać, aby po prostu tak rękę przytrzymać, czyli on naprawdę u góry bardzo mocno nagrzewa. On na pewno ten piecyk gazowy ogrzewa o wiele szybciej i wydaje mi się, że także mocniej. Zobaczcie, nad piecykiem naftowym mogę normalnie trzymać rękę bardzo nisko. Praktycznie nic mnie tutaj nie pali. Czuć takie delikatne, fajne ciepło, więc naprawdę ten piecyk naftowy jest moim zdaniem o wiele bardziej bezpieczny. Przypominam, że to jest, już widzicie nawet, jak ta matryca się rozgrzała. Teraz mogę ją delikatnie przykręcać, tak aby powoli to trzeba robić, tak aby ona delikatnie sobie gasła. Tu już widzicie, już delikatnie zgasła. I trzeba wyczuć ten moment po prostu, kiedy on jest najmniejszy. Ja w naszym namiocie dwuosobowym, naprawdę dość sporym, na najniższym poziomie w zupełności całego go nagrzewałem. Na maksa macie po prostu saunę. No tutaj regulacji niestety nie ma za bardzo. Producent jakby to przewidział, ale to po prostu nie działa. Nie wiem, jak w innych słoneczkach. Musicie sami to sobie posprawdzać, jeżeli macie taki wybór. Może troszkę o bezpieczeństwie. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie należy oczywiście przykrywać, zarzucać, piecyki muszą mieć jakiś odstęp od namiotu, tak aby oczywiście nic nam się nie zajęło, bo mamy tutaj do czynienia cały czas z tym żywym ciepłem, ja to tak nazywam. Warto jest także sprawdzić, czy piecyk jest wyposażony w katalizator, także kiedy dwutlenek węgla nam wzrośnie, analizator po prostu odcina dopływ gazu i taki piecyk jest o wiele bezpieczniejszy. Tutaj jeszcze nadmienię, że aby włączyć jeszcze ten piecyk naftowy, potrzebne nam są dwie grube baterie R20 z tyłu piecyka. Wydaje mi się, że starczają one na bardzo długo. Ja na razie krótko użytkuję ten piecyk, ale wszystko tutaj działa.
Może troszkę o bezpieczeństwie. Katalizatorzy już powiedziałem. Tutaj na przykład w piecyku gazowym mamy coś w stylu, nie wiem czy uda mi się to zademonstrować, ale postaram się. W momencie kiedy ten płomień nam zgaśnie, coś nie wiem, czy wiatr nam zwieje, cokolwiek, no, nad wodą mamy naprawdę różne warunki, on odcina dopływ gazu. Czyli ten gaz nie wydostaje nam się cały czas chcąc po prostu jakby grzać, tylko nam go odcina. Może uda się zademonstrować. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale przez moment jeszcze gaz leciał i nagle się uciął, więc naprawdę jest to fajna opcja. Warto to sprawdzać, dlatego że przypominam, bezpieczeństwo to jest podstawa. Jeżeli wybieramy się na ryby i bierzemy piecyk do namiotu, musimy zadbać o to, aby stał on w dobrym miejscu, aby był odpowiednio wyposażony, ponieważ życie mamy jedno i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Tutaj mamy piecyk naftowy, który naprawdę sam w sobie jest bardzo bezpieczny. Co mi się w nim jeszcze podoba, to to, że w momencie, kiedy na przykład wybiegamy do brania, ja sobie go zawsze stawiam przy drzwiach. Tak, raz tak nawet mi się zdarzyło, że kiedy wybiegałem do brania, wystarczy, że go pukniecie i piecyk, jak widzicie, automatycznie nam się wyłącza, odcina dopływ i w tym momencie nie grzeje, więc naprawdę moim zdaniem jest to bezpieczne. Poza tym nie ukrywajmy, no nafta jest o wiele bezpieczniejsza od gazu, każdy wie dlaczego, więc jeżeli miałbym podsumować, wydaje mi się te dwa piecyki, moim zdaniem bezpieczniejszy jest piecyk naftowy. W moim odczuciu zabrałbym go na dalsze zasiadki, może na dłuższe, z tego względu, że po prostu jest gabarytowo większy i należy pamiętać, że aby, to jest bardzo ważna informacja, aby tutaj, bo on jest także nie jest zbyt duży, ale do niego jeszcze są baniaki z naftą i raczej dedykowane te Zebro, one mają po 20 litrów, są naprawdę dość dużych gabarytów i taki jeden baniak, chyba że coś sobie przelejemy, ale nigdy nie wiemy, ile tego dokładnie zużyjemy. Jeżeli w to przelejemy, no to mamy, zaoszczędzimy trochę miejsca, ale ten baniak jest trochę duży, więc trzeba pamiętać, że ten gabaryt trzeba jeszcze wliczyć gabaryt z naftą. No tutaj jakby tego problemu unikamy, bo mamy gaz, ale to także zależy, ile tego gazu zamierzamy zabrać. Tak jak wspomniałem, ten piecyk wybrałbym na dłuższe zasiadki, tam gdzie po prostu potrzebuje więcej ciepła. Natomiast piecyk gazowy, tego typu słoneczko małe, nadaje się na takie szybkie jedno- bądź dwudniowe wypady, gdzie zabieramy sobie małą butlę, może być też piątka i wydaje mi się, że ona w zupełności nam wystarczy, a także o wiele szybciej nagrzeje nam namiot, na przykład brolkę małą. Z tym, że trzeba troszkę więcej zwracać na to uwagi, ponieważ moim zdaniem jest troszkę mniej bezpieczna. Wydaje mi się, że powiedziałem wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, wpisujcie je w komentarzach na dole filmu. Jeżeli film Wam się podobał, no to oczywiście łapkujcie. Cały czas będę kontynuował serię poradnika początkującego karpiarza, więc zachęcam gorąco do subskrybowania kanału. Będziecie wtedy na bieżąco. Nieważne, czy wejdziecie na komputer, zawsze mój najnowszy film wyświetli Wam się na wallu. Dokładnie tak samo jest na smartfonach. To jest jakby niewiele pracy albo jedno kliknięcie, a będziecie ze wszystkim na bieżąco. No i co? Wydaje mi się, że to będzie na tyle. Niebawem będę kontynuował następne części. Zrobiłem ten temat piecyków w danym okresie, ponieważ zauważyłem, że teraz także piszecie, tak jak już wcześniej wspomniałem, i chcecie po prostu dokonać zakupu, ponieważ jeszcze te zimne dni gdzieś tam się pojawiają oraz nocki, więc nagrywam tutaj przerywając części po kolei, od wędki poprzez kowrotek, zestawy i tak dalej, ale już następne części będą w odpowiedniej kolejności. Więc do zobaczonka, mam nadzieję nad wodą, subskrybujcie, oglądajcie, piona!